mojej opinii. Dziękuję bardzo. Thank you very much. I have two... Dziękuję bardzo. Trzech mówców na liście. Derek Vaughan, pan Jamaria i pan Alfonsi. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę uwzględnić, że jest Państwa troje i że mamy 23,5 minut. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Dziękuję sprawozdawcy przede wszystkim za doskonałe sprawozdanie. Jest to sprawozdanie, w którym zawarto bardzo wiele kluczowych kwestii, zwłaszcza jak podkreślenie wagi współpracy transgranicznej dla tej komisji. To jest kluczowe. To są wspólne projekty. Także jeżeli chodzi o dzielenie się doświadczeniem, wiedzą. To jedna ważna sprawa. Kolejna ważna sprawa w tym sprawozdaniu to demokracja i prawa człowieka. W niektórych z państw kandydujących, takich jak Zachodnie Bałkany w szczególności, jest to sprawa bardzo ważna, zwłaszcza jeśli chodzi o prawa mniejszości. Cieszę się, że sprawozdawczyni poruszyła ten temat w swojej opinii. Kolejny element wspólny dla wielu krajów kandydujących to infrastruktura, czy raczej jej brak. Trzeba jeszcze bardzo wiele pracy, na przykład jeżeli chodzi o komunikację, system drogowy, łącza internetowe. Unia Europejska ma tu dostęp szerokopasmowy do internetu. Unia ma tutaj bardzo dużą rolę do odegrania. Kolejna rzecz to tworzenie możliwości działania dla instytucji rządowych i społeczeństwa obywatelskiego. W wielu krajach przystępujących czy kandydujących do Unii Europejskiej te struktury jeszcze nie są rozwiązane. Myślę, że powinniśmy wesprzeć ich rozwój. Kolejna sprawa, którą chciałabym wspomnieć, to również duży element w sprawozdaniu przestępczość i korupcja w wielu z krajów kandydujących. Jest to nadal poważny problem, tak więc trzeba wykonać bardzo dużo w systemie prawnym, w polityce dotyczącej zamówień publicznych. Unia Europejska ma tutaj do odegrania olbrzymią rolę, żeby pomóc krajom kandydującym w przygotowaniu, w walce z korupcją, w zmianie systemu prawnego i w zmianie systemu zamówień publicznych. Dziękuję sprawozdawczyni bardzo, może liczyć na moje poparcie. Dziękuję bardzo. Grazie, prezydente. Sostituisco l'onorevole. Dziękuję pani przewodniczącej. Ja zastępuję pana Jovinę, który ma inne obowiązki. Pokrótce powiem, że ALDE i poseł Jovinę zgadzają się z stanowiskiem sprawozdawczyni, której bardzo dziękujemy za wykonaną pracę. Zgadzamy się z krytycznymi punktami, które zostały podkreślone, zwłaszcza jeżeli chodzi o promowanie współpracy transgranicznej, ale również jeśli chodzi o skonsolidowanie demokracji, promocję swobód i demokracji, co powinno znaleźć wsparcie instytucji Unii Europejskiej, jak również poprawa kryteriów alokacji środków. Te kryteria powinny być dostosowane do konkretnych potrzeb, tak żeby nie odbijać się niekorzystnie w żadnym kraju kandydującym lub potencjalnie kandydującym. Trzeba również zapewnić lepszą ochronę mniejszości etnicznych i religijnych i zapewnić wsparcie bezpośrednie społeczeństwu obywatelskiemu, a zwłaszcza organizacjom pozarządowym. Dodatkowo do tych punktów przedstawię trzy uwagi, pani przewodnicząca. Chciałabym zwrócić uwagę na następujące kwestie. Pani sprawozdawczyni, podobnie jak mój przedmówca, bardzo słusznie wspominali o tym, że trzeba zapewnić skuteczną kontrolę w walce z korupcją, ale wydaje mi się, że trzeba również przewidzieć konkretne środki kontrolne, biorąc pod uwagę, że komisja proponuje takie stopniowe przejście do bezpośredniego zarządzania funduszami przedakcesyjnymi od komisji do, miałoby to być zarządzanie, które przejdzie od komisji na państwa beneficjentów. Trzeba również przewidzieć mechanizm wyjścia z IPA, wprowadzając
okres przejściowy między instrumentem IPA a funduszami strukturalnymi, tak żeby przygotować kraj, nowy kraj do zarządzania funduszami. W przeszłości były organizowane grupy task force, które, z których korzystano w takich krajach. Jeżeli dobrze sobie przypominam, to był taki projekt stosowany w Grecji, który przewidywał odpowiednią grupę zadaniową, której zadaniem było przygotowanie władz lokalnych. Również widoczność funduszy europejskich powinna być zwiększona. Tutaj należałoby włączyć bardziej obywatelstwo, społeczeństwo cywilne. Ponadto należy zagwarantować parlamentowi ważniejszą rolę przy opracowywaniu dokumentów strategicznych. Mówię tutaj głównie o artykułu 16 ustęp 18 propozycji komisji. Pani przewodnicząca, chciałbym również powiedzieć na zakończenie, że ja jestem sprawozdawcą cieniem, jeżeli chodzi o sprawozdanie dotyczące funduszu dostosowania do globalizacji. Dlatego niestety będę uczestniczył w głosowaniu, ale potem będę musiał opuścić salę. Już teraz z góry przepraszam bardzo za nieobecność. Dziękuję. François Alfonsi. Oui, madame la présidente. Dziękuję pani przewodnicząca. Bardzo szybko, ponieważ te dwa sprawozdania uzupełniają się wzajemnie i moim zdaniem stwarzają problem, nad którym trzeba się zastanowić w sposób odnowiony. Chodzi tutaj o współzależność pomiędzy tymi funduszami, czyli sąsiedztwo, przedakcesja, rozwój społeczny. To wszystko musi się wzajemnie uzupełniać i w tej chwili te sprawozdania też nakładają się trochę między sobą, ponieważ mówimy tutaj o krajach, które chcą, które kandydują, chcą być częścią Unii Europejskiej i chcą korzystać również z funduszy spójności. Bardzo dziękuję sprawozdawczyni za to, że zwróciła uwagę na mniejszości, dlatego że ważne jest to, aby wszystkie grupy społeczne były chronione rozporządzeniem i działaniami Europy. To są wszystko zasady, które powinny znaleźć się w różnych instrumentach, również w instrumencie sąsiedztwa, czyli w tym poprzednim sprawozdaniu. I są konkretne projekty dotyczące makroregionów, które też dotyczą krajów kandydujących. Myślę tutaj na przykład o Bałkanach. Dlatego potrzebne jest pewne doprecyzowanie na temat wzajemnego uzupełniania się i komplementarności tych programów. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wszystkie sugestie, opinie, uwagi. Z wieloma się zgadzam. Chciałabym zwrócić uwagę, że kwestia infrastruktury czy informatyki myślę, że jest jeszcze taką, może nie do końca, ale jednak piętą achillesową nie tylko krajów kandydujących czy potencjalnie kandydujących, ale również krajów, które już są w Unii Europejskiej i które cały czas borykają się z rozwiązaniem właśnie na tych płaszczyznach. Myślę, że moje poprawki również jakby konsumują uwagi sprawozdawców cieni, między innymi jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą korupcji czy kwestię większej aktywności parlamentów krajowych. Dziękuję za te uwagi. Oczywiście czekam na poprawki i mam nadzieję, że ostateczne sprawozdanie będzie się cieszyło wsparciem wszystkich w naszej komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. The only point that we have to agree